Dla mnie na pewno obraz musi coś mówić, musi o czymś mówić. Ja na pewno malując chcę coś przekazać. Mam już ten pomysł, wiem jaka tam jest treść. Z Olgą i ze starą drukarnią, a przede wszystkim z Olgą, połączyło nas właśnie to, że to jest takie miejsce, które wspiera artystów, wspiera twórców i mnie się bardzo podobało to, co powiedziałaś podczas naszej wystawy, że to jest takie miejsce, które pozwala ludziom przeżywać sztukę tak, jak oni ją przeżywać chcą. Stara drukarnia jest biurowcem i tworzymy tutaj przestrzeń dla biznesu i tą przestrzeń wzbogacamy o sztukę. W tym kontekście, żeby łączyć te dwie dziedziny, bo one na siebie mogą oddziaływać, tylko nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Ja sobie malowałam, jednego dnia mi się obraz podobał, na drugi dzień stwierdziłam, dobra, do piwnicy i tak, co obraz to? O, ładny, na drugi dzień do piwnicy. Kasia, prawdziwa artysta, bardzo krytyczna. Tak, a Kasia mówiła, może ty byś do tej piwnicy zeszła i wzięła te obrazy, może byśmy coś zrobiły. No i przyszłyśmy do Olgi. Opowiedziałyśmy o naszym nietypowym koncepcie wernisażu, Oldze się to spodobało, bo tak jak tutaj Kasia podkreśliła, my byśmy chciały też zrobić miejsce na przeżywanie w różny sposób sztuki i łączyć różne rodzaje sztuki, a nie zamykać się po prostu na jeden tylko rodzaj. Ten wernisaż poprowadziły kobiety, kobiety, które się wspierały, kobiety, które potrafiły być dla siebie wsparciem, a nie konkurencją. I zauważyłyśmy, że to jednak było unikatowe, bo tak jak to podsumowała pani Magda później nam w prywatnej już korespondencji, ja myślę, że mogę zdradzić, że to nie jest tak, że nie ma takiego grona, które się nie wspiera. To jest wybór tego grona. Rzadko potrafimy się tak chyba jednak do końca wspierać, a my byśmy chciały pokazać, że to jest w ogóle możliwe, realne i że to buduje. Z tego można zrobić coś naprawdę wspaniałego. Idea tego wernisażu, jakby według mnie, to co ja chciałam zrobić, to po pierwsze zebrać społeczność również biznesową, bo to tutaj idealnie łączymy w tym miejscu sztukę z biznesem, zebrać znajomych, zebrać rodzinę, pokazać jakąś część siebie, której nie znają, ale też miło spędzić czas i mieć fan jako event manager z tego, że w pięknym, bardzo dobrym miejscu zrobiłam nieoczywisty event, i nie w celach zarobkowych, tylko po prostu tak chciałam, tak mi się marzyło, więc to jest dla mnie spełnienie pewnego marzenia. No i też koncepcja nasza była trochę inna, żeby jeszcze ubogacić, taka właśnie koncepcja szybkiego wystrzału, czyli takiego fajerwerku, który jest tylko jednego wieczoru, dziś, przez kilka godzin, a potem znika. Czyli tak naprawdę jest tylko dla odbiorcy, który był w danej chwili. Tak, tak, tu i teraz. Tu i teraz, czyli tu i teraz dużo emocji, ma się dziać, możesz przeżywać, możesz być tak długo jak chcesz, możesz wziąć z tego co chcesz, ale krótko. Czyli, czyli mamy no takie coś, co rzeczywiście nie jest standardem w wystawiennictwie, tak? Te obrazy miały pokazać różną, złożoną naturę kobiety i myślę, że to jest w ogóle wdzięczny temat, tak? Bo kobieta jest tak różna, zmienia się jeszcze w toku swojego życia, jeszcze w zależności od tego, kogo spotka na swojej drodze, ten pociągnie za odpowiednią strunę i ona sama w sobie odkryje różne potencjały, ale również wady, tak? Jak każdy człowiek. Wchodzimy z takiego pędu, z ulicy, która jest pełna spieszących się ludzi, mknących aut, w to miejsce i wiemy, że mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, ale zatrzymujemy się i mamy taki mini wernisaż o 8 rano w poniedziałek. To jest naprawdę fajna koncepcja, podoba mi się. To łączy jednak tą sferę biznesową, życia takiego codziennego z tym przeżywaniem, no to człowiek się może tylko zakochać, że są jeszcze ludzie i miejsca, którzy po prostu to rozumieją. I to jest fajne, takie nienachalne też. Że tak, że to jest takie proste, że to jest takie zapraszam cię do tego świata, weź z tego tyle, ile chcesz. Nie musisz, możesz. I to jest niesamowite, że to może zrobić tylko osoba, która jednak to rozumie i dlatego z takimi ludźmi no, warto coś robić. Natomiast to jest tak, że chyba tym karmię bliskich, bo mój mąż nigdy nie miał nic wspólnego ze sztuką. Nigdy, absolutnie. I to jest sportowiec, grał w kosza, zupełnie inna, jakby to mówić, branża. W ogóle no, cały ten związek jest taki, dwóch zupełnie różnych charakterów i osób. I nagle okazuje się, że mój mąż mówi tak, słuchaj, wystawisz, ale ten nie, ten obraz jest mój. Ja nie mogę się z nim rozstać, to jest mój obraz. I to jest niesamowite, to mnie rozczula, to jest urocze, że nagle karmimy też bliskich, moja mama na przykład, ten jest mój, tak. Ten rezerwuje. I to jest niesamowite, że oprócz tego, że ja tak mam, to przede wszystkim mają tak moi bliscy, którzy mówią, włożyłaś w to serce, ja wiem o czym jest ten obraz, on nigdzie nie pójdzie.